zadowolony z tego pierwszego meczu? Na pewno debiut to zawsze fajna rzecz. Udało się akurat w takim stylu. Brakuje jedynie czystego kąta dzisiaj, żebyśmy wygrali ten mecz. Wiesz o tym, że zebrałeś chyba najwięcej pochwał po meczowych komentarzach, czy nawet wśród kibiców? Jeszcze nie sprawdzałem w internecie, ale już mi tam w autokarze coś mówili, że to bardzo pozytywnie się media mnie wypowiadają, także cieszę się z tego. Będę cały czas dążył do tego być lepszym i czekam na następny mecz. Mam nadzieję, że tak. Trafiłeś taki bardzo nerwowy mecz, który na długo zapadnie chyba w pamięci, bo ta końcówka niesamowita, bramka dla was, później jednak okazuje się, że nieuznana. Oglądaliśmy powtórkę, także wiemy, że był spalony, no ale wiadomo, że to strzelona bramka w końcówce i nie udało się niestety wygrać, także na pewno nie wracamy w dobrych humorach, ale cieszymy się, że udało się wyjść stąd chociaż jeden punkt. Warunki były dość ciężkie, boisko też jakoś nam nie pomagało, także możemy być zadowoleni. Nie czułeś chyba żadnych nerwów, presji, bo pokazałeś taką bardzo silnie, nie wiem, psychicznie, czy może? Grałem już czy to z Borussią, czy w Pucharze Polski, w sparingach trener dawał mi szansę, także presję miałem bardziej wczoraj jakoś tak. Koledzy z drużyny wywierali na mnie, ale dzisiaj już było lepiej i czułem się swobodnie na blisku. W jaki sposób koledzy wywierali tę presję? Bardziej żartobliwe, ale lepiej nie mówić tego oficjalnie. Czy już wczoraj się dowiedziałeś, że Mariusz nie będzie mógł zagrać? Tak, Mariusz tam problemy z palcem, ma przejść operację. Nie wiem, ile będzie pauzował, ale do tej pory wydaje mi się, że ja wygrał. No, dużego wyboru nie ma trener Pawłowski. No tak akurat wyszło, że jesteśmy taką jako jedyni wydwójkę w pierwszej drużynie, ale ciężko powiedzieć na temat trzeciego bramkarza, bo nie mamy także. Spodziewałeś się takiego początku wiosny, bo bardziej chyba powinieneś liczyć na Puchar Polski, bo miałeś grać w tym Pucharze Polski, jednak trener Pawłowski postawił na Mariusza w meczu z Legią, a tutaj okazuje się, że w lidze ty rozpoczynasz. Na pewno miałem grać w Pucharze Polski, no, ale trener chciał wystawić jak najsilniejszy skład, ja jestem po kontuzji, także w pewien sposób nie dziwię się, że nie grałem, no ale cieszę się, że akurat dostałem szansę tutaj. Wydaje mi się, że w miarę wykorzystałem, także mogę być zadowolony. No właśnie, po kontuzji chyba ani śladu już nie ma. Śladu nie ma, także nie ma co się martwić, lepiej nie wspominać. Ale nie czujesz tam się jakoś źle, czy jakiegoś dyskomfortu? Wszystko jest w porządku. A trener Pawłowski po meczu co powiedział? Co jeszcze nie rozmawiałem z trenerem, także w szatni przyszedłem dopiero jak już było po ogólnej mowie trenera, także dokładnie jeszcze nie wiem, co się wydarzyło po naszym meczu, ale na pewno zaraz się dzieje. A jeszcze tak odbiegając już od twojej osoby, były pretensje do Flavio po spotkaniu, bo on miał praktycznie sytuację taką, że mógł z nią z piłką zrobić wszystko, podać do Tomka Hołoty, do Marko na drugiej stronie, a jednak pokusił się o strzał, z czego poszła kontra i bramka dla Krakowa. Znaczy tak dokładnie nie wiem, w sumie nie widziałem, że aż tak była sytuacja rozegrana, ale nie słyszałem, żeby jakkolwiek był ten sytuacja. No okej, to dzięki w takim razie.